Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mariusz Olkiewicz, IndyCage.pl, a ze mną Salim Tuari. Witamy serdecznie i tak naprawdę witamy z powrotem. Dzień dobry, witam wszystkich fanów IndyCage i przede wszystkim ciebie. Słuchaj, no tak jak wspomniałem na początku, jak się połączyliśmy, dobrze cię widzieć. Dzisiaj wyjątkowo postaram się ciebie nie zagadać, bo to jesteś ty tą osobą, która nam przekaże najwięcej informacji. Ja niestety tylko wiem tyle, ile się dowiedzieliśmy z portali mainstreamowych czy z telewizji, a jak dobrze wiemy, to niekoniecznie muszą być portale czy telewizje przychylne tobie. Wiemy jak jest, ale to już tyle na ten temat, więc słuchaj. Salim, co ty masz wspólnego z grupami przestępczymi i handlem narkotykami? No właśnie, to jest tak. Dla mnie, dla mojej rodziny jest to bardzo przykra cała sytuacja, to co nas spotkało. Oczywiście ja nie mam nic wspólnego z żadnymi grupami przestępczymi i handlem narkotykami. To po prostu jest jakiś wymysł totalny i tak jak mówię, szkoda po prostu tego, co mnie i moją rodzinę spotkało, bo ja jestem niewinny i na dobrą sprawę wszystko to, co się znajduje w aktach i tak dalej, właśnie na to wskazuje. Nie chcę też tak, nie wiem, czy mogę w ogóle mówić o pewnych kwestiach właśnie, ale jedyne, co mogę powiedzieć, no to jestem całkowicie niewinną osobą i zamierzam to udowodnić. Niestety ja to muszę udowodnić w sądzie. No ja na tych wszystkich klimatach prawniczych, sądowych, prokuratorskich, nakazach, zatrzymania tak się za bardzo nie znam, więc muszę po prostu się posiłkować twoją wiedzą. To może zaczynając od początku, sam moment aresztowania, jakby w ogóle, gdzie to się wydarzyło, jak to się wydarzyło, co to się stało co przedstawiły ci organy ścigania, jaki zarzut, nie wiem, pojmując cię do radiowozu. Tak, no to było w styczniu tamtego roku. Szykowaliśmy się wraz z moją żoną właśnie do ślubu i taka niemiła niespodzianka mnie spotkała. Na kilka dni przed właśnie ślubem zostałem zatrzymany i przedstawiono właśnie mi zarzut grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami właśnie. No i tak to właśnie wyglądało. Oczywiście, tak jak mówię, jestem niewinny, nie przyznaję się do tych zarzutów i no teraz czeka mnie batalia właśnie w sądzie. No i zobaczymy, jak to będzie. To powiedz w takim razie, bo to jest też ważne. Rozumiem, że przy pierwszym wniosku twojego obrońcy zostałeś zwolniony z aresztu, czy w jakich okolicznościach zostałeś zwolniony z aresztu? Może tak. Na początku, jak byłem zatrzymany, prokurator wniósł wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie. Odbyło się posiedzenie i sąd nie uwzględnił tego wniosku i zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, tak żebym mógł odpowiadać i się bronić z wolnej stopy. Natomiast prokurator złożył zażalenie na tą decyzję i dwa tygodnie później zmieniono to postanowienie i zostałem tymczasowo aresztowany. Mhm. Także tak to wyglądało. Na szczęście ślub się odbył w tym czasie, akurat między tymi instancjami, więc też było troszeczkę stresu, ale na szczęście teraz już jest wszystko okej. I zobaczymy, co czas pokaże. O. Myślę, że jak już się odkuje, że tak powiem, i wrócisz na papierze oczywiście do tak zwanego świata żywych, czyli już wszystkie te, a wszystka sprawa zakończy się dobrze, to myślę, że wypada powtórkę tego ślubu zrobić już w cywilizowanych okolicznościach.
No tak, a na pewno już miesiąc miodowy mnie czeka jeszcze, bo niestety nigdzie wraz z moją żoną nie pojechaliśmy i tak dalej. Byliśmy właśnie przejęci całą tą sytuacją i zobaczymy. No. Wszystkie właśnie wracając tak do jeszcze stricte tych zarzutów, no to są to zarzuty tylko i wyłącznie na podstawie pomówienia skruszonego przestępcy i w mojej opinii to w ogóle porażka, totalna porażka wymiaru sprawiedliwości. Słuchaj, no tutaj takich sytuacji jak twoja, to żebyś ty był pierwszy, a ty nie dość, że nie jesteś pierwszy, to coś mi się niestety wydaje, że nie będziesz też ostatni. Chociaż głęboko w to wierzę, to się mówi, jak to się bardzo ładnie mówi, mała sześćdziesiątka, czyli jakby to status tej małej sześćdziesiątki, niestety, jak dobrze obaj wiemy, w ogóle nie opłaca się tego prokuraturze ściągać, bo dla nich to jest bardzo dobry deal. Komuś tam zmniejszą, komuś tam doklepią, z jakimś tam połażą i im się to, w mojej opinii, laika, jednak to się chyba wszystko im opłaca i się trochę zejdzie, zanim tego nie będzie, jeżeli w ogóle kiedykolwiek. No, tak jak wspomniałem, jesteś pierwszy, takie sytuacje miał już Michał Materla, chyba podobna sytuacja jest u niego, to chyba w ogóle nawet analogiczna sytuacja, bo też został pomówiony, też nawet podobny okres czasu przebywał w areszcie czy więzieniu i do tej pory ten nic od KSW 40, bo wtedy walczył w Dublinie po tej sprawie. Mamy dzisiaj, jutro mamy KSW 60, jest 20 gal, czyli wiem, ile, że ładnych parę lat minęło i dalej nic się nie wydarzyło. No, oby w twoim wypadku to No wyglądało tak. inaczej. Wiemy, że tam też muszą wejść odszkodowania. U ciebie też odszkodowanie będzie musiało wejść w rachubę, no bo umówmy się, nikt tyle miesięcy nie będzie siedział za darmo, bo te po prostu są, mogłeś robić walki, mogłeś wygrywać, mogłeś mieć kontrakty sponsorskie. To jest wszystko jasne, kariera sportowa nie jest z gumy, kończy się w pewnym wieku, to jest fizjonomia, fizjologii, tego się nie da ominąć. Więc powiedz, to już do tego sportu powoli przechodząc, jakby zostawiając sprawy też chłopaków, twoich kolegów po fachu, czy cokolwiek, jakąkolwiek aktywność fizyczną ci się udało utrzymać? Tak, starałem się w miarę możliwości, jak na same warunki, jakąś tam formę utrzymywać. Natomiast, no nie oszukujmy się, jednak będąc zawodowcem, to potrzebuję naprawdę mieć i sparring partnerów, i cały sprzęt, trenerów wokół siebie. Na pewno jest sporo do nadrobienia, ale tak jak już wcześniej właśnie rozmawiałem z moimi znajomymi zaraz po wyjściu, że nie zamierzam długo do siebie dochodzić, tylko chcę wrócić po prostu do treningów i jak najszybciej do oktagonu stoczyć walkę i myślę, że wszystko się uda. Powiedz w takim razie, kiedy jest jakby termin rozprawy, która może zadecydować o tym, że to wszystko się zakończy bardzo szybko, no bo doszły gdzieś tam informacje, wyciekły jakieś, czy wypłynęły, czy oficjalne tak naprawdę, to chyba też były, że no po prostu to jest jakby wycofuje się ten chyba świadek z tych zeznań, okazuje się, że to tam są jakieś, znów dochodzi do nieścisłości, czyli łatwo było powiedzieć A, ale jak przychodzi do powiedzenia B, to się okazuje, że coś się rozmywa znów. Jakby to powiedzieć, tak jak powiedziałeś wcześniej, no także w mojej opinii ta instytucja świadka koronnego no, w obecnych czasach przechodzi poważny kryzys, bo na dobrą sprawę każda osoba, która popełnia i dopuszcza się poważnych przestępstw, chce uniknąć odpowiedzialności karnej, nie chce iść do tak zwanego więzienia, do zakładu karnego. To na dobrą sprawę powie wszystko i to niekoniecznie musi być prawda. I no niestety takie właśnie mamy czasy, że na moim przykładzie mogę powiedzieć, że wychodzi na to, że państwo i wymiar sprawiedliwości wspiera bandytów, a niewinnych ludzi, tak jak ja, wsadza do więzienia. Bo no nie oszukujmy się, każdy się gdzieś tam z kimś zna, nie mówię, że nie znam. Że no nie znam, znam właśnie wiele osób z różnych środowisk i łatwo też jest przypisać komuś, że się z tymi znał, z tamtym i tak dalej. No, nigdy w życiu nie brałem żadnego udziału w grupie przestępczej zajmujących się jeszcze takimi rzeczami. O pseudokibicach Krakowi zostaje pomówiony. Ja nawet nigdy na meczu nie byłem klubu Krakowia, więc to jest w ogóle jakiś absurd. No, absurd i
I no przykro jest właśnie, że taka osoba, która jest takim, to nie jest w mojej ocenie, czy ona zasługuje na tą 60, czy na świadka koronnego, ale w mojej opinii stricte nie powinno tak być. On jest osobą kontrowersyjną i w moim przypadku to są same kłamstwa. I no nie mogę powiedzieć, nie chcę się wypowiadać na temat innych, ale no nie powinno na pewno tak być, że ja spędziłem ponad 14 miesięcy w areszcie śledczym. Nie mogłem, nie zostałem doprowadzony na żadne posiedzenie w sprawie przedłużenia aresztu. Nie mogłem się wypowiedzieć na dobrą sprawę i mogę powiedzieć, że takich osób jak ja jest dużo więcej. Niewinnych, którzy właśnie są w areszcie śledczym. I no tak, takie mamy teraz czasy. Nie wiem, jak było kiedyś, ale no instytucja świadka koronnego na pewno przechodzi poważny kryzys i powinni się naprawdę za to zabrać. Wiesz, No. no tutaj tak pół żartem, pół serio, trochę taki śmiech przez łzy, ale może po prostu wielu liczy na karierę literata, bo ja wiem, że na tych książkach się trochę zarabia, więc najsłynniejszy świadek koronny w Polsce głodny nie chodzi, zdaje się. Chociaż wiem, że tam nawet jakbym miał piątkę z tej książki każdej, to jak tam siedem wyszło, to wiesz, to się może opłacać, może taką karierę planują. To oczywiście żart, natomiast no to jest trochę smutne. A dobrze, Sali, no przejdźmy do tych wesołych rzeczy. To na początku może od tego, jak pierwsze spotkanie, nazwijmy to prawdziwą matą po powrocie, bo rozumiem, że już Grappling Kraków odwiedzony. Stricte grappling Kraków nie Aha. odwiedzony, natomiast siłownia tak, na treningu już byłem i ogólnie powiem tak, nie mogę się doczekać, jak wrócę na matę, już z chłopakami rozmawiałem, czekają, aż przyjdę i co, no tak naprawdę treningi, walki to jest całe moje życie, to jest to, co robiłem tak na dobrą sprawę od zawsze, będąc małym chłopcem już chodziłem na treningi brazylijskiego jiu-jitsu i tak dalej. I no, nie potrafię bez tego żyć i się nie mogę doczekać, aż wrócę. Wiem, że to musi być wszystko tak z głową, żeby za szybko nie wziąć jakiejś walki. I w przyszłym tygodniu mam się widzieć z moim menadżerem, mamy uzgodnić wszystko i myślę, że wszystko będzie dobrze. Najbardziej to się cieszę z tego, że już jestem tutaj na wolności wraz z moją żoną. Teraz spędzam dużo czasu z moją rodziną i no co mogę powiedzieć, no. Nie mogę się doczekać, jak właśnie już będę miał potwierdzoną walkę, zacznę te oficjalne przygotowania. Na pewno troszeczkę jeszcze czasu do tego potrzeba i co. Tyle. To ja dopytam w takim razie, bo na pewno fani będą o to dociekać, także i też mnie trochę to nawet interesuje. Kategoria wagowa? No wiadomo, że tam pewnie za dużo nie schudłeś, więc 77, 7084. 77, niezmiennie 77. No, na 84 no, jestem za mały, na 70 za duży, więc na pewno 70 bym nie zrobił. No. A 84 uważam, że za mały jestem, więc 77 niezmiennie. No, chyba, że się zmienią w przyszłości kategorie wagowe, czy co 5 kg miały być, coś takiego było kiedyś. Więc nie wiem, no 77 na dzień dzisiejszy na pewno. W takim razie powiedz, rozumiem, że Grappling Kraków zostaje, trener Kotaba zostaje, skład się nie zmienia. Tak, jeśli chodzi o klub, no to tak, Grappling Kraków. Jeżeli chodzi o mojego trenera od stójki, no to tak, no to będziemy się widzieć niedługo, ustalimy sobie, wszystko się nie zmienia. Na dzień dzisiejszy mam zatrzymany paszport, ale myślę, że z czasem, jeżeli to wszystko tak się poukłada, to zostanie mi zwrócony i na pewno będę chciał polecieć do American Top Team. No tam widać na, jak to Mateuszowi służy. No i tutaj też zapytam od razu o ten No. temat. Powiedz mi, jak bardzo na bieżąco jesteś z MMA? Czy bardzo nadrabiałeś te na, w cudzysłowie, stracone miesiące? Czy dopiero nadrabiasz? Na jakim etapie jesteś? Co ci się udało ustalić? Powiem tak, akurat otrzymywałem od mojego kolegi często listy do mnie pisał właśnie z nowinkami o MMA, kto tam walkę, kto wygrał, kto przegrał. Także pozdrawiam Wiktor, dzięki za wszystkie newsy.
Myślę, że jestem na bieżąco. Na pewno nie tak jak wcześniej, przed zatrzymaniem, ale jakieś tam informacje do mnie dochodziły i cieszę się, że właśnie widziałem, Mateusz wygrał w bardzo dobrym stylu Gamer ostatnią walkę. Bardzo się cieszę. No, od nas z klubu tak samo Robert Druchała. Chłopak walczy w KSW też z bardzo dobrymi rezultatami. Bardzo się cieszę i gratuluję. No i co? No, nie pozostaje mi nic innego, jak wrócić do mocnych treningów i do miejsca, gdzie powinienem być, czyli właśnie w klatce walcząc. Także zostało mi jeszcze na pewno dobre kilka lat na walki, także no. No, Robert Truchała, to powiem ci, że gwiazda, gwiazda się robi po prostu w KSW, już też zaczyna z kamerami, to już się obchodzi jak stary wyjadacz, jak prawie jak Mamet czy jak Mariusz, także tutaj będziecie mieli z niego naprawdę pociechę i będzie wy dla niego, dla was na pewno wsparciem przez jeszcze długie lata, ale no, najważniejsza informacja chyba, jaka do ciebie dotarła, no to oczywiście, i tutaj zapytam, jak szybko dotarła do ciebie informacja, że Jan Błachowicz jest mistrzem UFC, no bo no, to nic, nigdy tego się nie wydarzyło. Tak, co do Janka. Co do Janka, to akurat miałem telewizor, będąc w areszcie, więc wiadomości były na bieżąco. Wiedziałem po prostu, kiedy ma walkę z kim. Także no naprawdę, to był taki news z tamtego roku bodajże. Tak, wrzesień. Wrzesień, dokładnie. Wrzesień, jak znokautował Dominika Reyesa. No to była naprawdę super wiadomość. I to jest też taka wiadomość, która stricte zawodników motywuje jeszcze bardziej do mocnych treningów, do walki i tak dalej, więc naprawdę to jest super, bo to pierwszy mężczyzna tak naprawdę z Polski, który ma pas UFC i jeszcze w takiej kategorii wagowej, no 93 kg. No, także super. No dobrze, Stanie, w takim razie co, no ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę. Nie będziemy tego tutaj wszystkiego wymieniali, ale po prostu no, życzę Ci, żeby wszystko się spełniło. Nie tak jak nawet Ty tego chcesz, tylko tak jak po prostu ma być, tak jak powinno być od samego początku. I wiadomo, że ten czas nie wróci, ale w końcu może się uda po prostu jakoś rekompensatę z tego wszystkiego uzyskać. Ale tak naprawdę ciesz się rodziną, bo to jest teraz najważniejsze. Tego czasu już cofnąć nie cofniesz, więc więcej go po prostu nadrabiaj, a my, kibice, fani, czekamy na Twój powrót do klatki. To jest teraz też dla Ciebie pewnie jednym z priorytetów, a my czekamy na Twój powrót pod w jakiejkolwiek organizacji. Myślę, że jeżeli się jeszcze nie zgłosiły, to na pewno się jakieś zgłoszą i w tej kategorii 77 kg, która jest bardzo napakowana mocnymi nazwiskami z Polski, zobaczymy Twój kolejny występ. Dokładnie. Dziękuję bardzo za wywiadik i pozdrawiam wszystkich fanów Indekedzi. Do usłyszenia. Dzięki wielkie. Dzięki.